W tym roku moim celem jest przebicie tej formy. Dlatego od 1 lutego jestem na redukcji i będzie ona trwała aż do 18 czerwca. Jak na ten moment, z dniem, dzisiaj mamy 1 lutego, udało mi się zgubić 3,5 kg. Dlatego w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wygląda mój cały dzień jedzenia i cały dzień treningu na redukcji w drodze do formy. Mój dzień zazwyczaj zaczyna się o 5:30. Zaraz po pobudce i wizycie w toalecie staram się nawodnić mój organizm, dlatego czasami może to być zwykła woda, czasami do smaku dodam sobie jakiegoś soku z cytryny. Następnie jest jakaś aktywność. Akurat dzisiejszy dzień jest to dzień bez treningu cardio, więc nie będę siadał na rower i pedałował przez 45 minut, ale za to pójdę sobie na spacer. Zawsze staram się wykonać jakąś aktywność z samego rana. Jak nie robię cardio, no to właśnie idę sobie na jakieś 45 do godziny spaceru. Dzisiaj akurat wypadł na spacer, więc zaraz przed 6 wybrałem się na nabijanie kroków. A po spacerze jest czas na posiłek numer 1, czyli śniadanie. Tak się prezentuje moje śniadanie. Mamy tutaj 110 g chleba żytniego, 60 g chudej wędliny, 25 g sera, to jest chyba akurat cheddar, tak mi się wydaje. Do tego jakieś warzywa i 3 gotowane jajka. Lubię sobie to czasami zmieniać, czasami będą to jajka gotowane, czasami będą to jajka smażone. W zależności od tego, na co mam ochotę. Dzisiaj akurat miałem ochotę na jajka gotowane, więc tak też zrobiłem. Szczerze mogę powiedzieć, że śniadanie to jest mój ulubiony posiłek z całego dnia. Zabieram się za jedzenie, a później lecimy do pracy. Do pracy zawsze ze sobą zabieram 2 posiłki. Głównie składają się one z jakiejś formy węglowodanów. Może to być ryż, może to być makaron, mogą to być ziemniaki, w zależności na co mam ochotę. Oczywiście składają się one też z mięsa. Mięso jest nieodłącznym produktem w moim diecie i może tutaj być pier z kurczaka, może tu być mięso z uda z kurczaka, ale może też być chuda wołowina, w zależności na co mam ochotę. No i oczywiście jakieś warzywa. W zależności od tego, jak wyglądają makroskładniki tego mięsa, czasami sobie dolewam oliwy, czasami sobie nie dolewam oliwy. Ale tak przeważnie wyglądają moje posiłki, które zabieram ze sobą do pracy. Już po pracy, teraz czas na szybki trening. Dzisiaj będzie to trening pull, czyli będę robił sobie trening pleców połączony z treningiem bicepsów. Do tego dorzucę sobie ćwiczenie na tył barku i to by było na wszystko na dzisiaj. A później będziemy robić bardzo fajny, smaczny i objętościowy posiłek potreningowy. It's a new kid on the playground. So many bags on me, you would've thought I was a spray ground. Now they know I don't play around. I can hear what you're saying now. I just doubled up my flight miles. Coast to coast, no they ain't in town. I get rich, watch, then I get a sick watch. Watch me hit the top, I might make a TikTok. Left hand, right hand. Catch the latest trend, I might double up my net worth. I've been going up now, see the top. Jeśli chodzi o formę, to jestem z niej bardzo zadowolony na ten moment.
Wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak sobie zaplanowałem. I po zgubieniu 3,5 kg widzę bardzo, ale to bardzo dużą różnicę. Ale pamiętajmy, że jeszcze mi zostało do 18 czerwca troszeczkę czasu. Także mi się wydaje, że ta forma będzie zrobiona nawet przed tym terminem, ale dobrze, żeby była zrobiona wcześniej, bo później będzie sobie można kombinować z węglowodanami, z ładowaniem i tak dalej. Także zobaczymy, jak forma się będzie prezentować w następnych tygodniach, ale ja jestem pozytywnie nastawiony i podejrzewam, że bez problemu przebiję wcześniejszą formę. To jest mój posiłek potreningowy. Mamy tutaj 100 g płatków owsianych, 40 g odżywki białkowej i do tego mrożone owoce. I mrożone owoce po tym, jak owsiankę sobie zrobiłem w mikrofali, zalałem sobie wodą, włożyłem do mikrofali, wymieszałem później z białkiem, to wrzucam sobie mrożone owoce i odstawiam na jakieś 5 minut i one później za 5-10 minut zrobią się takie mięciutkie i naprawdę fajnie to będzie smakowało. I jeszcze tutaj na samym końcu posypałem sobie wszystko cynamonem. Zobaczcie, mamy taką wielką michę jednego posiłku, a on ma tylko niecałe 600 kalorii. Także bardzo fajne na posiłek potreningowy. Także jak widzicie na redukcji, nie trzeba jeść bardzo nudno. Można sobie skomponować bardzo fajne posiłki z prostych produktów. Wystarczy tylko trochę kreatywności, a naprawdę możemy coś fajnego przygotować. To już wszystko, jeśli chodzi o ten film. Wielkie dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie i czy uważacie, czy uda mi się zrobić formę, czy jednak nie.